No, bracia polscy to dawne dzieje, XVI-XVII wiek, jak wspomniałem, dość dramatycznie zakończony, bo wypędzeniem tej grupy radykalnych myślicieli z Polski. Ale mieliśmy inny również epizod, a właściwie mamy, bo Mariawici, Kościół Mariawicki do dzisiaj istnieje, powstał na początku XX wieku i bardzo jestem ciekaw, taki quiz możemy sobie na początek zrobić, co ja wiem o Mariawitach, z czym ten Kościół mi się kojarzy. I sądzę, że większość naszych widzów nie będzie miała takich skojarzeń, że jest to kościół bardzo zbliżony do katolickiego i właściwie wywodzący się z katolicyzmu i bardzo dziwne powody, zaskakujące powody uznania ich za herezję. Bo jeszcze przy braciach polskich mogę zrozumieć, no, takie radykalne odrzucenie dogmatów, które są istotą może katolicyzmu, o czym wspominałem w poprzednim odcinku, a tutaj nagle wydawałoby się, że ci Mariawici to pobożni kapłani, pobożne zakonnice, które bardzo poważnie traktują wszystkie praktyki dewocyjne, czytają Pismo Święte wedle wskazań tradycji katolickiej, wszystkie sakramenty akceptują, no po prostu nic nie można by im zarzucić, jednak pojawił się jeden drażliwy problem, mianowicie kapłani, oni się wcześniej nazywali właśnie taką grupą księży, szczególnie oddanych pobożności maryjnej, nie chcieli brać opłat za usługi religijne. I to było uważane za absolutną herezję. Jak można za darmo chrzcić, pogrzeby sprawować, ślubów udzielać, nie biorąc za to pieniędzy. I to wywołało taki wielki skandal i poruszenie, że aż do Watykanu ta niesłychana herezja poszła. No i po licznych deliberacjach uznano, że jednak rzeczywiście trzeba ukrócić ten niecny proceder niebrania pieniędzy za usługi, no bo przecież nawet Pismo Święte mówi, że młócącemu wołu pyska nie zawiążesz, więc jak kapłan może nie brać pieniędzy za pobożne usługi? Więc to są takie początki, może trochę humorystyczne, ale jednak bardzo poważne, zwłaszcza dla tych, którzy zostali no, naznaczeni tym stygmatem, ciągle jeszcze, może po naszych pogadankach o herezji już nie będą miały tego złowrogiego posmaku, ale w tradycji, no, heretyk, herezja to jest niezbyt miłe. No więc Mariawici zostali uznani za heretyków i nie są katolikami. Ale na potwierdzenie tego, o czym mówię, że oni tak naprawdę są z serca, z wnętrza Kościoła, proszę się przyjrzeć kilku obrazkom, zdjęciom wziętych z ich praktyki pobożnościowej. Tutaj mamy adorację Najświętszego Sakramentu. Przecież nic bardziej katolickiego polskich kościołach niż właśnie ta kaplica adoracyjna, gdzie właśnie w monstrancji jest Najświętszy Sakrament. A więc oni też wierzą w realną obecność Jezusa Chrystusa w tym białym opłatku, więc nie powinno być tutaj problemu. Idźmy dalej. Co tutaj widzimy? No dzieci pierwszokomunijne, pięknie ubrane, tak jak w maju czy w czerwcu widzimy na wszystkich ulicach Polski dzieci sypiące kwiatki w kościołach, robiące sobie zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. Więc znowu bardzo katolickie to wszystko jest. Więc dlaczego nie są uznawani za przedstawicieli kościoła katolickiego? Otóż właśnie, to jest ten problem. Pieniądze. Zobaczmy też całą świątynię. Proszę, w Płock. To jest jedna z pierwszych świątyń właśnie Mariawitów z wszelkimi detalami właściwymi Kościołowi katolickiemu. Więc to jest taki paradoks. Może zacytuję jednego z moich profesorów historii Kościoła, polski jezuita, mądry, by nie powiedzieć przemądrzały, który o Mariawitach wyraził się z przekąsem, no, mamy herezję też w Polsce, ale dlaczego taka głupia? Właśnie
To jest ten paradoks, tak, że rzeczy, które dla powszechnego zjadacza chleba są czymś oczywistym, że właśnie dobrze, żeby księża nie byli pazerni, dobrze, żeby nie brali tych opłat i to takich zawyżonych za posługi sakramentalne przez przedstawiciela, przez elitę Kościoła katolickiego zostali uznani za takich prostaczków, no niemalże idiotów. Ale jeszcze na koniec zachowuje smaczek, myślę, absolutny dla katolików, zwłaszcza tych, którzy są przekonani, że dzięki papieżowi polskiemu Janowi Pawłowi II polski katolicyzm, polska myśl religijna osiągnęła rzeczywiście globalne wymiary dzięki mistyczce, niektórzy chcą nawet twierdzić, że jest doktorem Kościoła, takiej skromnej zakonnicy Faustynie Kowalskiej, która napisała swój dzienniczek i dzisiaj już mamy i sanktuaria, i obraz przedstawiający te promienie biało-czerwone Jezusa, który się jej objawił. Więc to wszystko kojarzymy z katolicyzmem. Otóż, tutaj chciałbym opowiedzieć pewną historię związaną z moim odkryciem mariawityzmu i mariawitów, właśnie tych pogardzanych czy tak pobłażliwie traktowanych heretyków. Oraz otóż ten obraz, który widzimy, przedstawia założycielkę właśnie mariawitów. Ona się nazywa Maria Franciszka Kozłowska, której wizje religijne i sposób życia bardzo przypomina właśnie tą wspomnianą Faustynę Kowalską. I to zawdzięczam właśnie wieloletniej przyjaźni z księdzem mariawitą Konradem Rudnickim, dzięki któremu poznałem, że tak powiem, mariawityzm właśnie przez jego opowieść. Krótko mogę powiedzieć tylko tyle, że Konrad wychował się w ateistycznej rodzinie, w komunistycznej rodzinie i pod wpływem lektury pism Fryderyka Nietzschego zainteresował się chrześcijaństwem, bo mówi, że skoro Nietzsche tak gwałtownie zwalcza chrześcijaństwo, to być może jest coś ciekawego w tej religii. I tak odkrył chrześcijaństwo dla siebie, spotykał się z przedstawicielami różnych wyznań chrześcijańskich, no ale mówi, no dobrze, ciekawi mnie ten Jezus, myślę, że to ecce homo Nietzschego, gdzie on właśnie mówi o Jezusie dużo, no przeczytał Ewangelię i mówi, no ale gdzie jest to najlepsze wyznanie? I właśnie dla niego najbardziej autentycznym wyznaniem z tych, które spotkał w Polsce w okresie powojennym, w latach 50. i 60., to byli właśnie mariawici, ze względu na ich bezinteresowne podejście do religii, że traktowali religię nie jako sposób na zarabianie pieniędzy, ale sposób na tworzenie wspólnoty. Dodam tylko tyle, że Konrad był wspaniałym naukowcem, był astronomem, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poznaliśmy się w czasach, gdy ja byłem jezuitą, interesowałem się ruchem ekumenicznym i w ten sposób wiele godzin spędziliśmy właśnie zastanawiając się nad istotą religii i od niego wiem, że właśnie w tych spotkaniach, również z innymi katolikami, on nigdy nie mógł zrozumieć, jakie zastrzeżenia pod naszym adresem kierują, dlaczego my jesteśmy uważani za heretyków. Przecież myśmy wybrali to, co jest istotą Ewangelii. Więc w ten sposób mariawityzm zachęcam bardzo do czytania, do być może spotykania się z mariawitami, rozmawiania z nimi, bo właśnie ta ich radykalna decyzja, żeby bezinteresownie być w kościele, jest, sądzę, jakimś takim znakiem zapytania pod adresem tych wszystkich, którzy traktują religię jako dobry biznes. Mariawici są zaprzeczeniem takiego podejścia do religii, dlatego warto ich poznać, warto ich być może również podziwiać.